Dzisiejsza przyroda jest pełna naprawdę dziwacznych i zapierających dech w piersiach gatunków zwierząt. Nawet najdziwniejsze stworzenia, które możemy spotkać teraz, są niczym w porównaniu do gatunków z przeszłości, w szczególności tych z czasów epoki lodowcowej. Wyobraźcie sobie, że garść z nich nadal możemy spotkać. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam 5 zwierząt z epoki lodowcowej, które wciąż mogą żyć. Lecz zanim zaczniemy, chciałbym Was zaprosić na mojego Instagrama puffy.youtube. Za każdego followa staram się odwdzięczać serduszkiem. Zapraszam do oglądania. Gigantyczny leniwiec naziemny osiągający wymiary słonia. Waży 4 tony i posiada ogromne pazury. Zamieszkiwał Amerykę Południową i Środkową. Od późnego pliocenu do późnego pleistocenu. Chociaż był roślinożercą, dzięki swoim wymiarom i ogromnym pazurom cieszył się wielkim szacunkiem wśród zwierząt. Drapieżniki te prawdopodobnie wymarły około 10 tysięcy lat temu. W gęstych lasach Amazonii trwają obserwacje dziwnego stworzenia o nazwie Minigari. Opisywane jest jako ogromne stworzenie z ogromnymi pazurami. A więc możliwe jest to, że populacja olbrzymich leniwców przetrwała epokę lodowcową? A wy co o tym myślicie? Napiszcie swoją opinię w komentarzu. Krótkowłosy. Największy drapieżnik budzący grozę niedźwiedź polarny ważący 362 kg. Może osiągnąć aż do 3 metrów wzrostu. Jednak jest to miś w porównaniu do jego przodków. Dla przykładu jego starożytny kuzyn potrafił osiągnąć nawet 4 metry stojąc na tylnych łapach i ważył tonę. Miał usta wystarczająco duże, aby zmieścić ludzką czaszkę z miejscem na zapas. Arcturus lub As jest największym ssakiem jedzącym mięso. Ten brutalny niedźwiedź wędrował po lodzie w Ameryce Północnej, polował m.in. na bizony i konie, ale polował również na inne drapieżniki. Naukowcy spekulują, że wymarł 10 tysięcy lat przed naszą erą. Jednak w legendach rdzennych Amerykanów mówiono o niedźwiedziach znacznie większych niż zwykły, których nie można było skrzywdzić, przez co możemy sądzić, że niedźwiedzie te przeżyły. Moa. Gigantyczny ptak nielot o wysokości nawet do 3,5 metra, ważący więcej niż koń. Mimo imponujących rozmiarów był on jednak roślinożercą. Jego wyginięcie było nieuchronne. Powolny, nieszkodliwy moa był najłatwiejszym celem dla osobników pobliskich terenów. Według naukowców moa wyginął 12 tysięcy lat temu. Krążą jednak plotki, że ptak ten wcale nie wyginął. Miejscowi z pewnej wyspy w Nowej Zelandii zgłaszają dziwne, nieznane nawoływania ptaków. Znaleziono prawdopodobnie również wielkie trójpalczaste ślady w gęstych lasach. Najbardziej przekonujące dowody pochodzą z 1993 roku. Jest to zdjęcie właściciela hotelu Pidi. Twierdzi on, że wraz z dwoma innymi turystami widzieli tego ogromnego ptaka w górach nad strumieniem, lecz gdy zauważył grupę zwiedzających, szybko uciekł. Na zdjęciu jednak widać rozmazanego ptaka, lecz nie możemy w 100% powiedzieć, czy jest to właśnie moa. Pomyślcie sobie, że ten wielki ptak żyje nadal z dala od cywilizacji i wcale nie wymarł. Megalania. Ta kreatura budziła postrach wśród wszystkich zwierząt. Była to gigantyczna jaszczurka wyglądem przypominająca krokodyla. Miała zęby ostre jak brzytwa i były pokryte jadem. Występował na pustyniach w Australii. Megalania była tak przerażająca, że do dziś jest tematem rozmów. A teraz wyobraźcie sobie, że nadal żyje. Koszmar przeżył do chwili obecnej. Ludzie z Europy zaobserwowali ogromne jaszczurki, a gdy wieść się rozeszła, pisały o tym wszystkie gazety. Po pewnym czasie jaszczurki te dotarły na kontynent australijski i wybijały zwierzęta gospodarskie we wsiach. Były też inne przykłady obserwacji tych kreatur. Na przykład w 1970 roku geodeta Alice Springs zgłosiła, że podczas swoich orać zauważyła wielki pień. Nagle pień wstał i skulił się w zaroślach. Zaś w 1979 roku australijski kryptozoolog Rex Grilloy skontaktował się z hodowcą bydła, który twierdził, że widział jaszczurkę w odstępie 6 metrów od jego posesji. Zaobserwowano również ślady długich i dużych stóp. Znana jest również historia pewnego żołnierza
żołnierza, który chciał pozostać anonimowym, że podczas jednych z ćwiczeń w lasach tropikalnych jego jednostka natrafiła na martwą krowę, wokół której stały wielkie jaszczurki. Jej ciało było porozrywane na szczępy. Wszystko obserwował prawdopodobnie kot z zębami szablowymi, które są ikoniczne dla epoki lodowcowej. Pewnie kojarzycie Diego. Kolejne zwierzę jest bardzo do niego podobne, a mianowicie Smilodon. Potężny kot szablozębny, był bardzo szybki i duży, rzucał się na zdobycz. Walczył dopóki nie wygrał, a następnie używał swoich niesławnych 28-centymetrowych kłów. Przecinał żyły szyjne i tkawice jednym bezwzględnym ugryzieniem. Było to naprawdę przerażające zwierzę. Rodzina szablozębnych podbijała Amerykę Północną i Południową aż do samego końca epoki lodowcowej. Miejscowi płaskowyżu w Afryce opowiadają historię o wielkim kocie. Ma ciemne futro i czarne paski oraz wielkie kły wystające z pyska. Krąży wiele historii o tym zwierzęciu. Posłuchajcie teraz kilku. W 1920 roku łowca Markel Holly spotkał martwego hipopotana z potężnym przecięciem skóry. Albo historia, która wydarzyła się dość niedawno, w 1975 roku. Podczas wyprawy myśliwskiej na Pleatu, myśliwi usłyszeli dziwne ryki dobiegające z pobliskiej jaskini. Lokalny przewodnik stwierdził, że to tylko miejscowy legendarny kot i odmówił kontynuowania polowania. Możliwe jest jednak, że myśliwi usłyszeli wtedy ryk Simolona. A wy co myślicie o tych zwierzętach? Czy możliwe, że przetrwały? Czy stanowią dla nas zagrożenie? Jestem ciekawy waszej opinii. Zapraszam do komentowania i oczywiście zostawcie kciuka w górę. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się. Cześć!